Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest poniedziałek, 25 lipca. Dziś w liturgii obchodzimy święto świętego Jakuba Apostoła, ale również wspominamy świętego Krzysztofa, patrona kierowców, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiaj w Ewangelii matka synów Zebedeusza przychodzi do Pana Jezusa i wstawia się za swoich synów. Ma nadzieję, że Pan Jezus, kiedy będzie królował, to postawi jednego jej syna po prawej, drugiego po lewej stronie i w ten sposób będzie miała dużo zaszczytu, a jej synom będzie po prostu dobrze. Kochani, Jezus mówi, nie wiecie, o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Czasem, kochani, my również nie wiemy, o co prosimy. Czasem, kiedy zwracamy formujemy modlitwy wobec Pana Boga, to zdarza się, że nasze modlitwy są złe. Czasem chcemy wymusić na Panu Jezusie, ponieważ my wiemy lepiej, co dla nas jest dobre. Natomiast nie bierzemy pod uwagę tego, że to właśnie, o co prosimy, może nas odciągnąć od Pana Jezusa. Dlatego modląc się zawsze powinniśmy być pełni zaufania, że On wie, co robi. Oni chcą królować, natomiast Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś z Was chce być wielkim, niech będzie sługą innych. I Pan Jezus sam dał wzór takiej pokory i pracowitości. Powiedział o sobie, że On nie przyszedł, aby Jemu służono, lecz przyszedł, aby służyć. Czasem, kochani, również w naszym życiu rodzinnym zdarza się, że rodzice chcą jak najlepiej dla swoich synów, dla swoich córek, ale zdarza się, że realizują swoje pragnienia, swoje niespełnione ambicje, powołanie. I czasem zdarza się, że narzucają swojemu dziecku to, do czego oni gdzieś tam nie doszli, nie udało im się osiągnąć jakiegoś ideału. I czasem zdarza się, że rodzice chcą sterować swoim dzieckiem, podczas gdy jest to ogromny błąd. Dlatego, że rodzice powinni być tak naprawdę latarnią, która oświetla drogę swojemu dziecku, natomiast stery każde dziecko powinno wziąć samo za siebie. Czasem zdarza się, że ktoś chce nauczyć wiary swojego dziecka, swoje dziecko. I zdarza się, że robi to w sposób nieumiejętny, zmuszając, napominając, każąc. Czasem zdarza się, że wiara kojarzy się z jakimiś tylko nakazami i zakazami. I taki młody człowiek, kiedy później wyzwala się, powiedzmy, z rąk i nakazów swojej mamy i taty, to później w pewnym momencie mówi, to ja też wyzwolę się wreszcie z tej wiary, która kojarzy mi się właśnie z takim uciemiężeniem. Myślę, że w takim prowadzeniu rodziców powinno być dużo wolności. Rodzice powinni wskazywać, co jest dobre, ale zawsze pozwolić dziecku, żeby ono samo wybierało. I niekiedy rodzice, mając taką dobrą wolę, doprowadzają do tego, że zamiast przybliżyć, zachęcić do modlitwy, do wiary, to odpychają, oddalają. Skutek jest po prostu odwrotny. Dlatego to, co możemy najlepszego zrobić jako rodzice, to wskazywać, ukazywać w oparciu o swoje świadectwo, mówiąc o sobie i pokazując swoją wiarę nie tyle słowami, nie tyle zakazami, nakazami, ale pokazując, jak pięknie i dobrze jest modlić się, być blisko Pana Boga. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na świętego Jakuba, to widzimy, że prośba jego matki została wypełniona. On chciał być najbliżej Pana Jezusa i był. Pan Jezus zamiast na tronie zawisł na krzyżu i również on, jako pierwszy z apostołów, oddał swoje życie za wiarę. Będąc blisko Pana Jezusa, przytulonym do Jego serca, może się zdarzyć, że ludzie na Pana Jezusa będą sypać płatki róż, będą Go uwielbiać. I to uwielbienie, ten zachwyt i to dobro również może udzielić się Tobie. Ale również ludzie czasem rzucają kamieniami w Pana Jezusa. Jeśli również wtedy będziesz przytulony do Pana Jezusa, również Ty możesz oberwać. I właśnie święty Jakub chciał być na tronie razem z Panem Jezusem i był. Również Tobie życzę, abyś był z Panem Jezusem, na dobre i na złe. Na zakończenie, kochani, wszystkim, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny, a więc wszystkim Jakubom, Kubom, Kubusiom, wszystkim Krzysztofom, również mojemu bratu Krzysztofowi, chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, żebyście nigdy nie tracili kontaktu z Panem Jezusem, żebyście byli z Nim na dobre i na złe. Jeśli Wy Go nie zostawicie, to On tym bardziej Was nie zostawi. I w różnych trudnych chwilach On będzie blisko Was. Życzę Wam, żebyście zawsze byli otoczeni dobrymi ludźmi, którzy będą mieli dobre serca dla Was, żebyście byli szczęśliwi i jak najmniej płakali. Na zakończenie przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra. Thank you.